Konkurs na dyrektora Świdnickiego Pogotowia ogłaszano dwa razy. Pierwszy musiał zostać odwołany z powodów formalnych. Okazało się, że komisja musi mieć znacznie szerszy skład niż początkowo sądzono. Do ponownie ogłoszonego konkursu zgłosiło się 11 kandydatów, z których po pierwszym etapie pozostało 8. Przez cały poniedziałek 14-osobowa komisja przepytywała kandydatów. Jak mówi wicestarosta powiatu Alicja Synowska, z każdym z nich przeprowadzona została rozmowa, pytano o plany rozwoju placówki i wizję zarządzania jednostką. Najlepszą, zdaniem większości członków komisji, okazała się kandydatura Małgorzaty Jurkowskiej, która przez kilka lat pracowała w Szpitalu Latawiec na stanowisku pełnomocnika do spraw zarządzania jakością i kierowała zespołem audytorów. Planuje się, że wybór zatwierdzony zostanie przez zarząd w dniu 13 marca, ponieważ to od niego zależy ostateczna decyzja w tej sprawie.